Dla tych z Was, którzy potrzebujecie dzisiaj uzdrowienia czy też uwolnienia, a nie jesteście tutaj w kościoła czy tutaj z naszej służby, jesteście tutaj, przyszliście celowo po to, żeby zostać uzdrowionymi czy uwolnionymi, to żebyście wiedzieli tą podstawową prawdę, prawdę o tym, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nie tylko Jezus poniósł nasz grzech, ale wszelką konsekwencję grzechu. To nie tylko grzech został poniesiony. On rozchorował się również każdą chorobą. On został zniewolony każdym zniewoleniem. Każdy demon, który w tym czasie funkcjonował, był, jakby dotknął się Jezusa. Na Jezusa spadły choroby, spadły na Niego niemoce. Jezus umarł na wszystkie choroby. Jezus na krzyżu Golgoty rozchorował się na AIDS, na gruźlicę. Zaczęły mu zanikać mięśnie, zaczęły mu szwankować wszystkie organy. On poniósł na sobie wszelkie zło. Wszelkie zło. Dlaczego On poniósł wszelkie zło? Dlatego, że to była sprawiedliwość Boża. Bóg nie chcąc, aby ludzkość ginęła, ukarał Jezusa. Ktoś musiał zostać ukarany, ktoś musiał ponieść konsekwencje. Pierwsi ludzie odeszli od Boga, odrzucili Boga, poszli za diabłem. A że byli zarządcami ziemi, to cała ziemia wpadła w ręce diabła. Byli jak szefowie firmy. Diabeł ich zwiódł i wszedł w posiadanie ziemi. I od tamtej pory każdy człowiek, który rodził się na ziemi, rodził się przede wszystkim martwy duchowo, a potem w konsekwencji zaczęła niszczyć jego psychika i jego ciało. No i umierał. Im bliżej naszych czasów, tym bardziej choroby się wzmagały, tym bardziej diabeł rozpościerał swoje skrzydła i ziemia zaczęła być niszczona totalnie. Aż 2000 lat temu w małej miejscowości w Izraelu, w Betlejem, kobieta, młoda Żydówka, urodziła dziecko. Ale urodziła je w zaskakujący sposób. Ona nigdy wcześniej nie spała z mężczyzną. Ona zaszła w ciążę w sposób zupełnie nadprzyrodzony. To była Maria. Urodził się mały chłopiec. Wcześniej, przez kilka tysięcy lat, prorocy w całym Izraelu mówili o tym, że On przyjdzie. W Starym Testamencie jest mniej więcej 600 proroctw, ponad 600 proroctw, o tym, co się stało. O tym, co się stało tam w Betlejemie. Urodził się Jezus. To był wcielony Bóg. Zszedł na ziemię jako człowiek. Zszedł na ziemię jako człowiek dlatego, że nie chciał ukarać ludzkości za ich odstępstwo od siebie, więc postanowił ukarać sam siebie. Musiał kogoś ukarać, bo na tym polega sprawiedliwość. Sprawiedliwość polega na tym, że musi ktoś ponieść konsekwencje jakieś. Musi coś się wydarzyć, jakaś konsekwencja musi. I On zszedł na ziemię jako człowiek, żeby ukarać sam siebie. Przeżył 33,5 roku na ziemi, a potem został w bestialski sposób zamordowany na krzyżu, za darmo, za nic. Natomiast w duchowej rzeczywistości wydarzyła się rzecz jeszcze bardziej straszna. Otóż, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, w Jego ciało i w Jego psychikę wstąpiło wszystko to, co było złe na ziemi. Każdy grzech, każda patologia. Jezus poczuł to, co czują pedofile. Jezus poczuł to, co czują odrzucone matki. Jezus poczuł to, co czują homoseksualiści. Rozumiecie? On wciągnął w siebie to wszystko. On wciągnął to w siebie. Jego ciało zaczęło chorować. Zaczęło niszczyć. I On w konsekwencji umarł. Ale za 3 dni wstał z martwych. Miał nowe ciało.
ciało, które było niedotknięte zniszczeniem, niedotknięte chorobą, przez 50 dni chodził tutaj po ziemi, pokazywał się ludziom, potem wstąpił do nieba. Przedtem powiedział swoim uczniom, że ześlę wam swojego ducha i każdy, kto przyjmie mnie jako Zbawiciela, jako Pana, to mój duch zacznie w nim mieszkać i uczyni go zupełnie nowym człowiekiem. A to, co zrobiłem na krzyżu Golgoty, będzie miało wpływ na każdą dziedzinę życia ludzi, jeśli tylko będą chcieli w to wierzyć. A więc dzisiaj wystarczy uwierzyć w to, że Jezus Chrystus, ucieleśniony żywy Bóg, umarł za grzechy ludzi. Wystarczy uwierzyć w to, że On wstał z martwych naprawdę, że to nie jest tylko jakaś tradycja. I wystarczy uwierzyć, że wszelkie zło należne nam, ludziom, z uwagi na naszą grzeszność, spadło na Jezusa. Ja w to uwierzyłem. W 2001 roku uwierzyłem w to, że Jezus umarł za moje grzechy. Byłem przestępcą, byłem zawodowym przestępcą, bogatym przestępcą, byłem dealerem narkotyków, siedziałem po raz trzeci w więzieniu i chciałem robić to, co robiłem do tej pory. Chciałem mieć coraz więcej pieniędzy, coraz więcej wpływu. Chciałem budować swój egocentryzm, swój mały, egocentryczny światek, który uważałem za wielki świat króla Rodina. Ale kiedy dowiedziałem się, że On mnie kocha, kiedy przeczytałem w Biblii, że On umarł za moje grzechy, że wstał z martwych, ja w to uwierzyłem. Uwierzyłem. Uznałem to za pewnik. Za pewnik. Ja uznałem, że to jest pewna rzecz. Pewna rzecz. Pewna rzecz. Kiedyś w życiu miałem raz kontakt z tym Słowem. Ćpałem wiele dni i znalazłem się w burdelu. I nie byłem w stanie wrócić do domu. I zadzwoniłem po mojego kierowcę. I on przyjechał po mnie. Ja wróciłem w swoim BMW Pismo Święte. Bo miałem w swoim zafajdanym umyśle taką koncepcję, że jak mnie policja będzie rewidować i oni mi otworzą schowek i zobaczą Pismo Święte, to mi samochodu nie zrewidują. Taką miałem koncepcję. I jechałem z Warszawy do domu, do Nasielska, 50 km z tym kierowcą i puszczałem je kokaina. I wszystko mi się ciągnęło. I postanowiłem, że raczej mi zaczepię swoje oczy. Otworzyłem schowek, wyjąłem to Pismo Święte i otworzyłem sobie na którejś stronie. I tam był taki tekst. Kto się łączy z wszędecznicą, jest z nią jednym ciałem. A ja właśnie wyszedłem z burdelu. Zamknąłem to pismo i mówię, nie. To jest jakieś chore. Co to jest za zjawisko? I schowałem to. I po latach, kiedy w więzieniu otworzyłem to Pismo Święte, to przeczytałem taki tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja uwierzyłem w to, bo ja wiedziałem, że to Pismo jest prawdziwe. Wierzyłem, że to Słowo jest prawdziwe. I ja zacząłem wierzyć w to, co mówi Pismo. I uwierzyłem w całą wymianę krzyżową. Uwierzyłem w to, że Chrystus umarł za moje grzechy. Zamordowałem człowieka. Trułem dzieci narkotykami. On umarł za to. Halleluja. Ale czytałem dalej i dowiedziałem się, że On poniósł wszystkie moje choroby. Że ja nie muszę chorować. Że każda choroba na ziemi jest nielegalnie. Od małego bólu w stawie po najcięższe stadia nowotworów. I ja dowiedziałem się, że ja nie muszę być odrzucony, bo On został odrzucony zamiast mnie. I ja dowiedziałem się, że ja nie muszę być zdemonizowany, bo On stał się zdemonizowany zamiast mnie. Ja dowiedziałem się tego wszystkiego i w to uwierzyłem. Uznałem to za pewnik. Za pewnik. I ja przestałem dyskutować sam ze sobą w tych tematach. Chciałbym, żebyś dzisiaj, jeżeli potrzebujesz czegoś od Boga, to nie dyskutował z prawdą. Żebyś powiedział, to jest prawda, Ojcze. Dziękuję Ci, że moja choroba jest nielegalnie. Dziękuję Ci, Ojcze, że mój ból jest nielegalnie. Dziękuję Ci, że moje zniewolenie jest nielegalnie. Że to, że się czuję odrzucony, poniżony, to jest nielegalne.
czuję to w ciele. Cierpię w ciele. Cierpię w mojej głowie. Cierpię w moich emocjach. A to jest nielegalne. A więc, Ojcze, ja nie skazam się teraz na to. I przyjmuję to, co zrobił dla mnie Jezus na krzyżu. I kiedy Twoją wiarą sięgniesz po to, co się stało na krzyżu, to Boża moc wstąpi na Twoje ciało i na Twoją psychikę. Nie musisz całe życie się bujać z diabłem. Nie musisz cierpieć. Nie musisz. Po co? A chcesz cierpieć, to zacznij szerzyć Ewangelię. Zapraszam do szerzenia Ewangelii. Tylko wtedy legalnie będziesz cierpiał. Jeżeli cierpisz z innego powodu, to jest to nielegalne. Rozumiesz? To jest nielegalne, że masz bóle w ciele, w głowie, w emocjach. To jest nielegalne, że demon cię dojeżdża. To jest nielegalne, że czujesz się odrzucony, że potrzebujesz aprobaty ludzi, że liczysz się z opinią drugiego człowieka. To nielegalne! To nielegalne, że żyjesz wspomnieniami, że spotykasz się z ludźmi, którzy cię skrzywdzili i kiedy ich przytulasz, ha, jeśli ich przytulasz, jeśli na sam ich widok nie chce ci się rzygać, a kiedy ich przytulasz na przykład, to wszystko w tobie się rozpada. A on umarł na krzyż, żebyś mógł nawet wrogów kochać. Jedę do nieba dzisiaj. Do nieba. Mam wywalone na ten świat. Więc jeśli nie masz wywalone na ten świat, ciężko przetłumaczyć mu wywalone, wie? Jeśli nie masz wywalone, to jakoś cierpisz. Coś cię dociska dzisiaj. I chciałbym, żebyś tą rzecz przyniósł dzisiaj Bogu. Żebyś przyniósł Bogu coś, co ciebie dociska właśnie. Przynieś on to. Uwierz, że Duch Święty jest do tego. Uwierz, że Duch Święty jest. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Duchu Święty. Że od czasu, kiedy Jezus umarł na krzyżu Golgoty, wstał z martwych w ciele i wstąpił do nieba. Twój Święty Duch jest na ziemi. Twój Święty Duch, który uwielbia Ciebie, Ojcze, i Ciebie, Synu. Duchu Święty, Ty jesteś w nas. Ty jesteś wokół nas dzisiaj. Duchu Święty, zapraszamy Cię na to miejsce. Zapraszamy Cię do ludzi teraz, Duchu Święty, którzy potrzebują Twojej pomocy. Ja zapraszam Cię, Duchu Święty, do każdego ciała, które dzisiaj cierpi, które choruje, do każdej psychiki, która choruje. Ja zapraszam Cię, Duchu Święty, do każdego toku myślowego, do każdej emocji, które są niszczone przez jakiekolwiek zaburzenia czy demoniczne siły. Zapraszam Cię, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do tych ludzi. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za Twoją moc. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Uwielbiamy Cię w Duchu Świętym. Ola marala la kapadala seke nerele kore la raseja nera praj. Ela la praja na kore lea. Ole la preja lea no salia da praja. Ela. O Jeszua nie la padre. Uwielbiamy Cię w Duchu Świętym. Niech Twoi aniołowie zstępują teraz w obecność ludzi. Niech Twoi aniołowie uzdrowienia zstępują w obecność ludzi.
wierzę. Modlimy się o każdego człowieka, który potrzebuje Twojego uzdrowienia. Ogłaszamy, Ojcze, że tam na krzyżu Golgoty nastąpiło absolutne uzdrowienie dla każdego ciała i dla każdej psychiki. Ogłaszamy, że każda choroba, która jest w ciałach ludzi tutaj, która jest w umysłach ludzi, ona jest nielegalnie. My przeklinamy każdą chorobę w ciele, każdą chorobę w umyśle, każdą chorobę w emocjach. My w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad każdą demoniczną siłą i związujemy teraz demoniczne siły i nie pozwalamy im działać. W imieniu Jezusa my teraz w autorytecie Kościoła przeklinamy każdy demoniczny związek atakujący jakiegokolwiek człowieka na tym miejscu. W imieniu Jezusa. I mówimy teraz do Was, ciała, przyjmujcie pełne uzdrowienie. Umysły przyjmujcie pełną wolność. Emocje przyjmujcie pełną wolność. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. A parada da hakele praise the Jesus. Holy Spirit, uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Uwielbiamy Ciebie. Pomódlmy się przez chwilę jeszcze do Niego. Podziękuj. Podziękuj Mu za krzyżę na pusty grób. Teraz będziemy modlić się o każdego z Was indywidualnie, kto potrzebuje modlitwy. Będziemy kłaść ręce na Was.